Moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Arachnohobia Hodowla Ptaszników. Dzisiaj temat, który już kiedyś na tym kanale co prawda się przewinął, natomiast wydaje mi się, że wymaga on drobnej aktualizacji, no i pewnego odświeżenia. Odświeżenia, ponieważ troszkę więcej doświadczenia w tym temacie zdobyłem, chciałbym się z wami nim podzielić, mianowicie chodzi oczywiście, tak jak tytuł wskazuje, o skakuny królewskie. Skakuny królewskie, czyli rodzina pajączków, obejmujące naprawdę masę, to masę gatunków występującą tak naprawdę na praktycznie każdym kontynencie świata. Podbija serca wielu początkujących hodowców, osób w ogóle niezaznajomionych w temacie, jak i osób, które panicznie boją się pająków. Bardzo często na moim mailu czytam wiadomości o tym, że ktoś na przykład boi się pająków, ale tak zauroczyły go skakuny, że musi takiego koniecznie mieć. Co zrobić, żeby przygotować się do hodowli tych zwierząt? Jak zacząć? Jakiego skakunu na początek wybrać? Jak je przede wszystkim karmić? Ponieważ jak może część z was wie, są one naprawdę tycie. Zresztą zaraz uświadczycie na paru kadrach. Tak więc w dzisiejszym odcinku krótkie kompendium wiedzy, jak hodować skakuna. W ogóle, moi drodzy, patrzcie na to. Haploklatus devamata z wynikiem 107 sztuk. Czy tam się uda? Jak widzicie, nóżki już tutaj wystają. Porobiły sobie te swoje urocze tunele. No patrzcie, jakie małe cuda. Są już na sklepie, są w promocji. Parę sztuk wam wrzuciłem. Tutaj temat na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że powstanie i że będzie to sukcesywny odcinek. W ofercie pojawiły się także młode Psalmpeus Ecclesiasticus, Pamphobeteus, Mascara Mahala, Platyoma, Avicularia Purpura i naprawdę bardzo dużo pająków, więc koniecznie zajrzyjcie, bo mamy naprawdę tyle towaru tu ostatnio, że jest z tym lekki problem. Nawet na ziemi już mamy pająki, ale to już od jakiegoś czasu tak się tu dzieje. A tutaj temat na kolejny odcinek, mam nadzieję, że będzie okazja o tym nagrać jednak fajny film. My dzisiaj, moi drodzy, skupiamy się co prawda na Philippus regius, czyli skakunie królewskim. Po angielsku Regal Jumping Spider, jest to pająk zamieszkujący Amerykę Północną. Generalnie znajdziemy go na Bermudach, na Bahamach, na Florydzie, a także populacja tego gatunku została odkryta na Wyspach Wielkanocnych. Odmian Philippus regius, czyli skakunów królewskich, jest naprawdę multum, ale to multum. Na moim sklepie znajdziecie dwie odmiany, White Bahamas oraz Dos Gardenas na ten czas, natomiast sezonowo pojawia się ich dość sporo, chociażby North Florida, Everglades, Soroa, bla bla bla, jest ich naprawdę masa altomasa. Jest to typowo nadrzewny pająk, który nie zamieszkuje, tak jak może wam się wydawać, jakichś takich turbotropikalnych lasów z wodospadami, nie. Te skakuny wybierają nasłonecznione miejsca na dość otwartych przestrzeniach, gdzie po prostu łapią promienie słoneczne. Często są łapane na budynkach, wszelakich konstrukcjach, więc bardzo często znajdujemy je nawet w środowisku ludzkim. Nie są to takie stwory, które są schowane gdzieś w głębi dżungli. Są to pająki, które dla tamtejszych ludzi są w sumie takim skaczącym sobie pająkiem, tak jak u nas skakun arlekinowy, czy inne właśnie przedstawiciele takich pająków. Wygląd tego pajączka, oczywiście są to dość duże pająki względem innych skakunów, dorastają tak do około 3 cm ciała, tutaj macie kadr na moją samiczkę, która jest aktualnie właśnie na biurku. Skakuny te wraz z wiekiem zmieniają swoje ubarwienie, od tak naprawdę najmniejszych rozmiarów są praktycznie całe czarne, później zaczynając łapać kolory gdzieś od stadium L4, L5, gdzie zasadniczo można powoli próbować je już seksować, czyli określać ich płeć, ponieważ u nich kolor decyduje tak naprawdę o płci. Osobniki bardziej czarne z typowo zielonymi, takimi cyjankowymi helicerami oznacza samca, a takie różowawo-żółtawe helicery, które są już dość fajnie widoczne w tych stadiach, oznaczają oczywiście samiczkę. W większości te osobniki właśnie płci pięknej są wtedy bardziej kremowo-jasne, zależnie wszystko od odmiany. Co do odmian, tak jak wspominałem, jest ich naprawdę masa, a co najważniejsze, kupując je warto brać od hodowli, które mogą jasno określić, że jest to właśnie ta odmiana. Często niestety hodowcy, nie wiedząc co tak naprawdę kupili od kogo, rozmnażają te pająki, kundląc je, dopuszczając gatunki dwóch różnych odmian, przez co tworzą się później takie niechciane miksy, które w sumie nie wiadomo czym tak naprawdę są, no i nie wyglądają tak jak docelowo pająk z zdjęć na Google. Czy te pająki są niebezpieczne? Dużo osób pewnie będzie się zastanawiało, no że skoro jest pająk, wygląda ładnie, no to coś tu musi być nie tak, jakiś haczyk na pewno się znajdzie. Otóż nie, moi drodzy, te pająki są naprawdę, ale naprawdę bardzo łagodne i ukąszenia ich zdarzają się niezwykle rzadko. Co prawda mają dość mocne helicery,
i większe gatunki naprawdę potrafią ukąsić. Natomiast ukąszenia zdarzają się niezwykle rzadko i trzeba naprawdę się postarać, mianowicie pająka przycisnąć do skóry po to, żeby próbował po prostu jakkolwiek się wyswobodzić z naszego uścisku. Tak więc te pająki jak najbardziej mogą ukąsić. Czy są niebezpieczne? Nie. Jad także posiadają, natomiast jest na tyle słaby i dawka tego jadu jest na tyle niewielka, że nie macie się czego obawiać i no naprawdę odkąd hoduję skakuny, nigdy nie widziałem, żeby pająk ten przejawiał jakąkolwiek agresję. Natomiast trzeba pamiętać, że są to bardzo szybkie i jak sama nazwa wskazuje, skoczne pająki. Skakuny naprawdę potrafią się teleportować względem po prostu naszej przestrzeni biurkowej. Każda operacja przy nich, jeśli jest nieostrożna, może skończyć się ucieczką pająka, ponieważ te pająki naprawdę są zwinne, szczególnie małe, które są dość słabo zauważalne, lubią uciekać i starać się nam za wszelką cenę zniknąć z pola widzenia. Na to należy zwrócić uwagę. Zapewne kupując skakuna myślisz, o, przyjedzie do mnie tej... to będzie śmieszne, nie wiem jak to powiedzieć. Zapewne kupując skakuna myślisz, o, ten mi się podoba, kupujemy go. Na zdjęciu widzisz tej wielkości pająka, myślisz, fajnie, kupimy mu karaczany tureckie i będzie wszystko śmigało. Moi drodzy, karaczany tureckie jak najbardziej są dobrą karmówką, szczególnie tej wielkości, jednakże dla pająków także tej wielkości. Nie kupujemy dla osobników, które są sprzedawane jako L1, L2, L3, o tym też zaraz powiem, jakie osobniki najlepiej kupować. Nie kupujemy karaczanów medium bądź dużych. Często, gdy widzę właśnie zamówienie na skakuna na moim sklepie, głowię się, czy klient na pewno kupuje karmówkę dla tego skakuna, często nawet przedzwaniam po to, aby upewnić się i doradzić zmianę karmówki. Skakuny, które są sprzedawane, to najczęściej stadia L3, L4, L5. Na moim sklepie właśnie od takich rozmiarów zaczynam je sprzedawać, ponieważ są to osobniki, które są już silne, potrafią samodzielnie polować, no i nie kupujecie ich po to, żeby potrzymać je tydzień, żeby wam zdechły. Młode osobniki L1, L2 są naprawdę trudne do odhodowania, jeżeli nie macie doświadczenia i zazwyczaj proponuję poczekać przy zakupie do tego stadium L3, L4, kiedy samodzielnie już będą łapały muszki drosophila melanogaster bądź hydei. Karmienie takich skakunów powinno się odbywać maksymalnie często. Ja karmię swoje skakuny co nieco 2 tygodnie. Ja karmię swoje skakuny minimum 2 razy w tygodniu. Przy każdym karmieniu należy także je zrozić taką naprawdę drobną mgiełką po to, żeby się nie utopiły w kropli wody. Naprawdę te pająki są turbo małe i uwierzcie mi, że utopienie tego pająka nie jest żadną sztuką. I zdarzało się mi dość często w moich początkach hodowli właśnie tych zwierząt. Jak wygląda zatem karmienie takich pańków? Już wam pokazuję. Bierzemy sobie pojemniczek 8x8x11, bądź jakikolwiek inny. Wlewamy troszkę wody. Pyk. Następnie hodowlę muszek, którą zakupicie na Eliksie za 15-20 maksymalnie złotych. Otrzepujemy sobie tak o stół, po to, żeby muszki spadły w dół. Delikatnie ściągamy tą rajstopę i sypujemy muszki tutaj do naszego pojemniczka. Pyk. W chwili, w których mamy ich troszkę, warto mieć jeszcze wieczko po to, żeby sobie to przykryć, ponieważ te muszki mimo wszystko i tak będą się nam częściowo wspinały po ściankach. Mamy tutaj drosophila melanogaster, czyli ten mniejszy gatunek. Jak widzicie, no i tak częściowo latają, moi drodzy. No i skakun, który jest w tej kliszówce, powinien zostać przez nas teraz otwarty. Zroszony, niestety ten zrażacz, jak na złość, nam się zepsuł. Wrzucamy tutaj muszki, one się nam fajnie do tego przyklejają. Nie szczędzimy z nimi, skakuny muszą dużo jeść. No i w ten sposób mamy nakarmionego skakuna. On za chwilkę będzie sobie atakował. No i tak karmimy naszą gromadkę. Niektóre z nich aktualnie już są na tyle duże, że można karmić nawet wylęgiem karaczana tureckiego i właśnie wam pokażę, jak to wygląda. Hodowla skakuna A, terrarium. Moi drodzy, często kupując u mnie skakuna, widzę, że dorzucacie sobie od razu terrarium, co w niektórych przypadkach jest dość przemyślaną decyzją, ponieważ skakun, jeśli dobrze pójdzie, no to urośnie nam do takich rozmiarów, że będziemy go mogli tam włożyć. Natomiast nie kupujcie terrariów, nie kupujcie terrariów, jaka antyreklama, nie wrzucaj tego. Natomiast z zakupem terrarium możecie spokojnie poczekać do tego, aż skakun urośnie nam do stadium L6, w którym
nie będzie już miał możliwości przebić się, przejść zasadniczo przez siatkę wentylacyjną, która posiada otwory wielkości 2 mm, ale uwierzcie, że dla skakuna w stadium L1, L2, L3 nie jest to żadna, ale to żadna sztuczka. Młode osobniki, które są sprzedawane młode osobniki oferowane przez nas na sklepie, zawsze polecam hodować w kliszówce, bądź jeżeli chcecie, można zakupić sobie Arachnostart Mini 8x8x11, bądź te niższe 8x8x7, bądź pojemnik z wentylacją właśnie tego rozmiaru. Jest to świetny pojemnik, w którym tak naprawdę możecie tego pająka hodować praktycznie do dorosłości, po to, żeby później przełożyć go właśnie do docelowego terrarium. Docelowe terrarium dla skakuna 20-20-20 jest maksimum, jakie polecam. 15-15x15 bądź na 20 wysokości jest świetną, ale to świetną alternatywą. Oczywiście wszystkie te wymiary są dostępne u nas na sklepie internetowym. Za oraz przeciw hodowania skakunów. Zacznijmy od wad, czyli od tego, o czym wspominałem zasadniczo na początku. Te pająki przy zakupie są naprawdę bardzo, ale to bardzo małe. Jeśli uda nam się kupić dorosłą samicę, to tak naprawdę nie ma już problemu, ponieważ te pająki polują naprawdę na dorosłe karaczany tureckie bez najmniejszego problemu. Natomiast w większości ofert, tak na przykład jak w mojej, są to osobniki L4, L5, które jednak te muszki, owocówki bądź wylęk karaczana łapią. Raczej z większą karmówką nie ma najmniejszej opcji, żeby one ją złapały. Kolejną wadą jest to, iż te pająki są dość mało odporne, jeżeli nie mamy dużo czasu na ogarnianie naszej hodowli, nie ma nas często w domu, one potrzebują dość dobrego nawodnienia, regularnego przede wszystkim. Tak więc jest to kolejna rzecz, która mogłaby nie przemawiać za hodowlą tego pająka dla osób, które są totalnie niezaznajomione w temacie. Plusem jest na pewno bardzo szybki wzrost tego pająka. Jeżeli ogarniemy już warunki, które są wymagane dla tego pająka, to naprawdę nie ma najmniejszego, ale to najmniejszego problemu w jej hodowli. Dwa, tak jak wspominałem, te pająki są tak naprawdę totalnie nieagresywne i naprawdę są dość pocieszne. Są to tak naprawdę jedne z najlepiej rozwiniętych nerwowo pająków, jakie istnieją. Są na pewno 50 poziomów nad ptasznikami. Zazwyczaj są one bacznymi obserwatorami, niżeli wolałoby się one schować gdzieś w zakątku swojego terrarium po to, aby przeczekać potencjalny nasz atak jako drapieżnika. Odmian tego pająka jest naprawdę masa, przez co można wybierać naprawdę w multum, ale to multum kolorów. Są naprawdę pocieszne i z ręką na sercu polecam je każdemu, kto lubi kolorowe pajączki na swojej hodowli. Ma głównie u siebie ptaszniki, to skakuny będą naprawdę świetną odskocznią od tego tematu. Moi drodzy, to tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie koniecznie znać, czy podobają Wam się poradnikowe treści na tym kanale. Postaram się ich robić więcej. A swoją drogą, w planach mam teraz troszkę rzeczy i obawiam się, że strona Animount News niedługo będzie wyglądała jak mój drugi fanpage, ale to wszystko w swoim czasie Wam ujawnię. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i hej!